parafii Świętego Sepia. To jest cerkiew prawosławna. Jesteśmy w Bułgarii. Chcę wam pokazać obrazy, które są w tej cerkwi. Są tutaj bardzo ładne obrazy. Tu jest widać Maryja z Panem Jezusem. Tu jest Maryja i najprawdopodobniej święty Gabriel Archanioł. Tu jest obraz świętego Sepi. Obraz Pana Jezusa z Maryją, którą otaczają najprawdopodobniej święty Michał Archanioł i święty Archanioł Gabriel. Tu też jest jeden ze świętych. Trudno jest mi odpowiedzieć, jaki to jest święty. Pana Jezusa, otoczonego archaniołami. Też jest obraz Maryi z Panem Jezusem. Jezus z Pismem Świętym. Mamy kolejną obraz Pana Jezusa, chyba Jezusa Króla. Tu mamy świętego Michała Archanioła. Tu mamy jednego ze świętych, jakiegoś wojownika prawosławnego, który został święty. Tu mamy jakiś bardzo ładny fresk na ścianie, przedstawiający dziewicę Maryję, naszą mamę. Ogólnie kościół wygląda w taki sposób. W zasadzie to już jest tylko muzeum przedstawiające ruina. Tutaj nie obywają się żadne, nie ma tu sprawowanych przy świętych.